To już trzeci taki tor w Gliwicach, ale ten jest najdłuższy. Od kilku dni można korzystać z nowego pump tracka, który został wybudowany na osiedlu Kopernika. Ma 135 metrów długości, 6 zakrętów i 20 przeszkód. Co to takiego pump track i dla kogo jest przeznaczony? O tym Paweł Jędrusik. Mimo że dopiero co został otwarty, już cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie tylko użytkowników rowerów, ale też hulajnóg czy rolek. Jest bardzo fajny, dużo ludzi, fajnie jest. No fajnie jest ogólnie. To chyba najdłuższy pump track w mieście. Tak, największy w Gliwicach. Ciężko go przejechać? Nie jest ciężko. To zależy jakby jak się jeździ, czy się pompuje, czy się nie pompuje. No ale w zasadzie to się szybko przejeżdża. Dobrze, że go wybudowali, bo tutaj dzieci w sumie jest dużo miejsca na zrobienie coś i ważne, żeby to zrobili, bo tutaj dużo osób się kręciło po osiedlu i nudziło się w wakacje, i tutaj w końcu zrobili tego pump tracka. Jazda na pump tracku jest dosyć prosta. W przypadku rowerów chodzi o to, aby nie pedałować, a pracować nogami, czyli pompować. Warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Trzeba jeździć, nie wypadając poza trasę. Jak się na przykład wywróci trzeba zabrać hulajnogę albo rower z drogi, żeby nikt w niego nie wjechał. No i dobrze też mieć kask i ochraniacze na najbardziej narażone na kontuzję części ciała. To już trzeci taki obiekt w Gliwicach. Ten został wybudowany w ramach gliwickiego budżetu obywatelskiego i kosztował około 400 tysięcy złotych. Pierwsi Śmiałkowie już korzystają, chwalą tak naprawdę to miejsce, że jest jednym właśnie tutaj z największych. No a przede wszystkim było takie zapotrzebowanie. To mieszkańcy tutaj zgłosili ten projekt, projekt wygrał. No a teraz mieszkańcy mogą cieszyć się właśnie nowym miejscem, a przede wszystkim też tutaj odpocząć i zrelaksować się. Pump track przygotowała firma Veloprojekt, która zrealizowała już wiele takich obiektów w regionie. Mimo że ten tor jest najdłuższy w Gliwicach, to daleko mu jeszcze do tych najdłuższych w kraju. Największe z nich mają nawet około 500 metrów. Jego geometria została tak wymyślona dzięki możliwościom, jakie stworzyła nam lokalizacja, działka, że ten tor jest bardzo długi, ma niewiele zakrętów, tak naprawdę ma na obu końcach dwa zakręty pełne po 180 stopni, a wszystkie zakręty, które są pomiędzy, to są nazywane przez nas odbitkami, czyli zakręty o bardzo niedużych promieniach, co pozwala na nabranie dużej prędkości i naukę szybkiej jazdy. Nowy pump track jest zlokalizowany u zbiegu ulic Wielkiej Niedźwiedzicy i Alei Witoszka.